Pokój i dobro. Pokój i dobro. Po długiej przerwie. Witamy Jesteśmy. Was serdecznie. Udało się. Chociaż wielka dzieli nas granica, ale... No właśnie. No, witamy was serdecznie. Jesteśmy, wy nie widzicie, my tutaj jeszcze kilka odcinków będziemy nagrywać. Także troszeczkę wam pokażemy to urocze miejsce. Piękne okoliczności przyrody. Jesteśmy tutaj w gościnie u sióstr Elżbietanek w Puszczykowie, tak koło Poznania. Piękne miejsce, urokliwe. A tam za nami, z tyłu, tego nie widzicie, jest pustelnia. Jeżeli tutaj ktoś by chciał kiedyś przyjechać na pustelnię, całkowicie w samotności, sam na sam z Panem, to tutaj u sióstr pod Poznaniem można takie piękne dni skupienia sobie przeżyć. Trzeba w internecie znaleźć Elżbietanki Puszczykowo. Elżbietanki Puszczykowe, kontakt. Można się umówić, zapisać na listę, bo to tak wcale nie jest łatwo. No, ludzie potrzebują wyciszenia, to wiadomo, nie? To szukają takich miejsc. No słuchajcie, no i już do pytania przechodzimy. Dlaczego Pan Jezus jadł po zmartwychwstaniu? Czy on musiał jeść? A jeżeli tak, to czy my będziemy jedli w niebie? Czy tam będzie nam pokarm potrzebny? No bo by trzeba było wtedy zacząć zbierać, nie? Jak na wieczność. No właśnie. W każdym razie, no rzeczywiście tak jak czytamy opisy ewangeliczne, no to widzimy właśnie te różne sytuacje, w których no, Pan Jezus sam prosi o to, żeby dali mu coś do zjedzenia, też uczniów częstuje, przygotowuje im śniadanie wielkanocne, można powiedzieć. Tomaszowi mówi, żeby dotknął jego ran. A więc rzeczywiście to ciało Chrystusa po tym zmartwychwstaniu wydaje się no, podobne do naszego. Ale tylko podobne, a właściwie bardziej niepodobne niż podobne. Tak, no pamiętajmy, że też wchodził mimo drzwi zamkniętych, prawda? No, czyli przenikał materię. Wydaje się, że Pan Jezus jadł, prawda, to on jakby chciał pokazać, słuchajcie, ja nie jestem zjawą. Ja tak? Nie jestem duchem. Ja jestem, realny z krwi i kości, po prostu zmartwychwstałem. No, pamiętajcie, że Pan Jezus jest pierwszym, który zmartwychwstał, nikt przed Nim nie zmartwychwstał. I nie próbujcie tego. Nie próbujcie tego na własnej skórze. No, potem wszyscy zmartwychwstaniemy, ale to w swoim czasie. Na razie cierpliwie czekamy, bo nawet jeżeli byśmy się odwołali do Łazarza, to on został tylko wskrzeszony. Tak. Pan Jezus jako jedyny zmartwychwstał. Zobaczcie, na czym polega... O, siostry mają rekolekcję, więc dzwonek na ćwiczenia. Duchowe, nie? Ćwiczenia duchowe, nie na aerobik. Na czym polega też ten fenomen ciała zmartwychwstałego Chrystusa? A mianowicie na tym, że zobaczcie, uczniowie szli z Panem Jezusem, zmartwychwstały, w drodze do Emaus, rozmawiali z Nim, a jednak Go nie poznali. Prawda? To ciało zmartwychwstałe naprawdę jest... Myśmy w ogóle taki odcinek nakręcili, słuchajcie, o zmartwychwstałym ciele, bo ja przepraszam, to trochę skracam, bo tu zaczyna deszcz padać, czuję. Nagraliśmy taki odcinek właśnie, jakie będzie nasze zmartwychwstałe ciało, czym ono się prawdopodobnie będzie charakteryzowało, chociaż no... Bardziej, tak jak to jest powiedział, no bardziej niepodobne niż podobne, bardziej możemy powiedzieć, jakie nie będzie, niż jakie będzie. A jeżeli będzie, to na podstawie tego, co możemy powiedzieć o ciele zmartwychwstałym Chrystusa, prawda? W każdym razie, jeżeli wracamy, komary latają. Że będzie niecierpiętliwe to ciało, prawda? Że będzie przenikające materię, że będzie to ciało wieczne, że będzie piękne, otoczone chwałą, tak właśnie mówimy, uwielbione, no tyle możemy powiedzieć. A to, że Pan Jezus jadł po swoim zmartwychwstaniu, no to tak już ojciec Leonard mówi, to tak chcę podsumować to pytanie, to dlatego, żeby pokazać, że on nie jest jakąś zjawą, jakimś wymysłem, jakąś fatamorganą, jakimś przewidzeniem, prawda, że uczniowie pod wpływem traumatycznych doświadczeń związanych ze śmiercią Pana Jezusa potem mogli mieć jakieś zjawy, omamy. Nie, on był rzeczywiście zmartwychwstałym Chrystusem, w zmartwychwstałym ciele, które jest inne niż duchy. To nie był duch. No. I w to wierzymy, nie? I w to wierzymy. Zresztą w kredo wyznajemy też, jak mówimy wierzę w Boga w czasie mszy świętej, mówimy wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Zobaczcie, że najpierw wierzymy w ciała zmartwychwstanie, czyli że w to, że wszyscy zmartwychwstaniemy i po tym zmartwychwstaniu będzie życie wieczne. Amen. Słuchajcie, amen, bo zaczyna już padać tak na fest, musimy aparat schować. Krople widać. Dzięki za pytania. Chcę tylko powiedzieć, że słuchajcie, no nie prowadzimy kierownictwa duchowego, więc takie szczegółowe pytania, szczególnie od skrupulantów,
kierujcie do swoich spowiedników. Tak. Do swoich spowiedników, bo to nie, no tyle, po prostu nie prowadzimy kierownictwa. Mobilizujcie nas, kibicujcie, chcemy być z wami, chcemy dalej nakręcać. No, za tą przerwę was przepraszamy, tak. Naprawdę no, ciężko jest przy takiej, przy, jak nas dzielą setki kilometrów, jakoś to wszystko doprowadzić, no ale próbujemy, staramy się. Próbujemy, już widzicie, że na obiektywie są kropelki deszczu, także no. Do zobaczenia w niebawem. No, pokój i dobro.